To już teraz, już za moment podopieczni trenera Chuza Lopeza, mistrzowie Polski, Rekord Bielsko-Biała rozpoczną swoją batalię w tegorocznej edycji futsalowej Champions League. Pomagamy sobie, jesteśmy drużyną. Głowa do góry, panowie, bierzemy w zwycięstwo, jedziemy, panowie. To wygramy! Popatrzmy, 1-0 dla mistrzów Szwecji. Był ten czas i ja mówię, drużyna, no panowie, musimy kontynuować to samo. Jest niestety, jest 0-1, ale praca jest dobra. Artur Popławski, gol, 1-1. Paweł Budniak, tak, tak, to jest Magic Touch, mamy 2-1. Brawa, brawa dla mistrzów Polski. Cały czas na bardzo dobrym, fajnym, stabilnym, wysokim poziomie i to na pewno napawa optymizmem przed jutrzejszymi meczami. Wygramy raz. Nie indywidualnie. Raz. Mateusz, Paweł, dać mi piłkę. Próbujemy, Surmi, próbujemy, Kubi, próbujemy, Seba, Mikołaj. Raz. Ok, panowie? Rekord Bielsko-Biała to najważniejsza informacja. Swój wczorajszy mecz wygrał, ale i tak ma dzisiaj mecz o wszystko. Każdy wie, co ma na boisku, od niego jest wymagane. Mało gadania, panowie, przechodzimy do roboty. Na 100% cały mecz, zaangażowanie, koncentrację, szczególnie na początku. Wiemy, że z przodu sobie poradzimy, a z tyłu musimy zapierdalać, panowie. Cały czas zapierdalamy. Absolutnie, takie coś trzeba wyznać, przecież to jest skandal, co teraz wydarzyło się na parkiecie. Skandaliczna decyzja teraz arbitrów. Jak można coś takiego puścić? Generalnie mecz wyrównany trochę z naszą przewagą i sędzia nie gwiżdża ewidentnego faulu w naszej pierwszej strefie, gdzie Sebastian został ewidentnie powalony na ziemię. Budniak, spróbuj strzelić, Budniak, gol! Jest! Fajnie, szybko też doprowadzamy później na 2-1, ale to się stało bodajże w 30 sekund. W drugiej połowie to straciliśmy dwie bramki. Jeszcze chyba byliśmy myślą przy bramce na 1-3, bo zawodnicy z Haladaszu strzelili bramkę do pustej bramki. Goniliśmy wynik, staraliśmy się gdzieś, robiliśmy wiatr z przodu. Szybko chciał, jest szansa, gol! Jest! 4-3! Brawo, brawo, panowie! Łukasz Biel próbował! Niesamowicie nam zależało. Ja się leczyłem mocno przez 5 tygodni, żeby dojść do tego turnieju. Gram z kontuzjowaną stopą. Mateusz nie powinien cię wystąpić. Jeżeli byłby to mecz ligowy, Mateusz ma skręconą kostkę całą. Też nie powinien wystąpić. Trener powiedział nam, zdradzę tajemnicę szatni, że jesteśmy rekord. Jesteśmy najlepszym zespołem w Polsce. Jeszcze musimy dążyć do tego, żeby być najlepszym w Europie. Dążyć do tego. Znamy wszyscy swoją wartość, swoją. Każdy ma ambicje z nas, sportowców. Byliśmy niesamowicie zmotywowani na tym turnieju. Nie tego oczekiwaliśmy od siebie. Ale musimy podnieść głowę do góry i iść dalej do przodu. Końcowa syrena, Rekord przegrywa zespołem Haladasz 3-4.